Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ghost of Tsushima. Właśnie wchodzimy do wioski Omi. Jak on to nazwał? Dokładnie tak, bardzo ładnie. Udaj się do posiadłości Sakajów. Idziemy, tuptamy, dreptamy. Tup, 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 tup. Moją zbroję. Gdzie ona jest? O-o! Jak śmiesz! Paniczu! Myślałam, że nie żyjesz. Przybyłem, kiedy tylko mogłem. Dobrze cię widzieć, Yuriko. Wyglądasz na zmęczonego. Jesteś głodny? Nie teraz. Dziękuję. Armia Hana musiała tędy przemaszerować. Miałaś jakieś problemy? Paru bandytów. Nic, z czym nie dałabym sobie rady. Przybyłem po zbroję ojca. Fajterka kolejna. Moją zbroję. Nie chciałeś jej nosić na plaży w komodzie. Od tego czasu wiele się zmieniło. Dobrze ją ukryłam. Odzyskałem naszą zbroję. Chodź tędy. Te stare kości. Taichi pomoże mi z tym. Jest na cmentarzu. Co tam robi? Dogląda roślin, zbiera składniki na trucizny, przepędza szkodniki z zapasów. Dobrze, że nie jesteś sama. Co z panem Shimurą? Żyje. Żyje. Mongołowie złapali go w komodzie. Odbiliśmy go. O, inni przetrwali. Pomagają ci? Niektórzy. Pani Masako. Dobrze. Walczyła u boku chłopców, gdy miała ledwie metr wzrostu. Musisz mi o tym kiedyś opowiedzieć. Jest tylko wasza dwójka? Są inni. Sensei Ishikawa. Nie widziałam go od lat. Nadal uważa, że sam wszystko zrobi najlepiej? Czasami ma rację, ale jego oko nie myli się nigdy. Tu byś się zgodził. Chciałbym taki wątek, że siadam obok niej i ona mi opowiada takie historie. Tak wiecie, tak parominutowa historia, która tak... Fajnie. Panie Sakai, wróciłeś! Chciałbym zostać, ale wierzę, że dobrze zajmujesz się Yuriko. Raczej na odwrót, panie. Taichi, przynieś zbroję rodu Sakajów. Ruszaj. Muszę oddać hołd. Odwiedź grób ojca. A jeszcze on mnie sam prowadzi do tego grobu wiatrem. No nie wierzę. O, wiśnia jak Zuzia chciała. Łomek dla ojca. Grób blisko, duch daleko? Nie, medytowaliśmy tu. Teraz jestem sam. Nie. Wszystko przemija. A klon wciąż stoi. Medytowaliśmy tu. A klon wciąż stoi. Ach.
Pełz zbroję swego ojca. Tak jest. I'm ready. Wioska Om. Idziemy, chcę ją zobaczyć. Stojak bambusowy, zaraz go sobie zrobimy. Jest. Halo? Pauzie. Poczuł się dopiero gotowy, żeby dotknąć w ogóle. Pomóż mi. Jezu. Ale bog. Paniczu? Wszystko dobrze? Tak, po prostu wspominałam. Przez chwilę wyglądałeś jak... Walcz z nami, tchórzu! O! Jak swój ojciec. Maska i zbroja. Stój przywódcy klanu Sakaja. Wcześniej należy do ojca Jina. Kazumasy Sakaja. To jest. Do ataku! Mówił, że wrócisz tu na klęczkach. Służysz zdrajcy i spotka cię taki sam los! Co? A. Za chwilę. No. Yuriko. Wszystko w porządku? W porządku? Wyrżnąłeś ich. Yarikawa znowu sprawia kłopoty? Bunt Yarikawy był 20 lat temu. Ci ludzie byli z Mongołami. Oczywiście. Po prostu, gdy cię ujrzałam, nie mogę się pozbierać. Muszę ochłonąć. Może nad jeziorem? Przy twoim drzewie? Tak. Chodźmy. Dobry plan. Mówiłaś, że ważysz trucizny. Trzymają szczury z dala od ryżu. Możesz je wzmocnić? Tak, aby zabiły człowieka? Nikt na to nie zasługuje. Potrafiłabyś? Silniejsza dawka ma okropne efekty. Dobrze. O, panie. Proszę, to smutne. Ławeczka? Ród Sakajów nie używał trucizny. Bo nie walczył dotąd z Mongołami.
każda broń się nada. Tsushima zasługuje na ratunek. Wojna cię zmieniła, panie Chu. To świat się zmienił. A ty też, chłopie, no. Matka uczyła mnie o roślinach. Leczniczych i zabójczych. Ale trzeba je spożyć. Jak otrujesz najeźdźców? Dmuchawką na strzałki. O. Używał ich wojownik z rodu Genji, który uczył się u mnichów. Pomożesz mi? Obiecaj, że nie zejdziesz na złą drogę. Obiecuję. Opiekowałam się tobą, odkąd powiła cię matka. Jeszcze sam nie wie, że się chłop zmienił. Muszę mieć z czego zrobić dmuchawkę. W dole rzeki przy starej przeprawie rosło mnóstwo trzciny. Pamiętasz? Razem z przyjacielem robiliście z nich łódeczki. Pamiętam. Całymi dniami odgrywaliśmy z Ryudzem bitwę w Dannurze. Uważajcie. O, z Ryudzem. Najeźdźcy mają tam teraz obóz. Nie martw się. Wkrótce wrócę z trzciną. Wrócę. Nic mi nie będzie. Fajne takie wspominki. To jest dobre jak opowieści z God of War'a głowy. Na łódce. Te wspominki są super. Dodaje to smaczków. To jest już jakiś obóz, okej. Okay. Z wolgowskie Kishibe. Mongolski obóz. To jazda. Samuraj! O Jezu, ale padaka. Tak chciał. To lecimy dalej. Naprawdę, nie są łatwiejsi niż ci po sobie, tak w grupach. Zabij wroga przez prowokację. Nie no, co ty od razu przejmujemy? No chopie. Fucking. Kop i ciach. Kurna, czemu was tak dużo musi być?
Dobra, tam jest chyba przywódca. Oj! Udoki czacharca! Opa! Dobra, mamy to. Jezu, ile ich jest. A, pal się. I pieseł. Dobra, dalej, dalej, dalej. Mamy całą całkiem dużą grupkę. O, picunia! Dziękuję. O, o, RK by mnie zgnoiła za zabicie konia. Dobra, jeden. O, i... leżeć. Team Siki grasz? A to oglądasz coś? Nie ma. Dobra, trochę ich było. W dol. Jest ten proch. Kabum Saja. Coś jeszcze? Chorągiew i... No, chorągiew i zabijaj, no tak w skrócie. Chodź, piesek. O, jednym ciachnięciem, nieźle. Wejdźmy tu do namiotów, może tu jest chorągiew. Nie ma, ale jest skrzynka jakaś. Kuna i coś tam, kura. Co dalej, gdzie jest tego więcej? Rągiew. Zapiski. Pyk. Okej. Okay. I coś tu jeszcze może być. Jeszcze, no dawaj, no. Jedną chorągiewkę, oj, żabka od razu na YouTube leci. Link na pieniążki. O, tu jest. Cicharło!
nie ma. Elo. O, ziutek wrócił. Elegancko. Ty! Dobra. Po robocie już wszyscy. Nie, jeszcze tam dwóch, ale to już ostatni pewnie. Ostatni, wracamy i mamy misyjkę z głowy. Trochę zdobędziemy tutaj. Oui, pciu. Oj! To nie! Aż muszę zjeść kawałek. Ja który odcinek oglądam, ale czego? Chodź tu, panie. No dawaj, dawaj. Jest. No, no, no. Ty mnie pewnie zabiłeś, nie? Dobra, chyba wszyscy. No. Porobieni. Wyzwól wioskę Kishibe. Dobra, i wracamy do starszej pani. 5 punktów! Walol. No dawaj, wstawaj, chłopie. Dobra. Siedzimy w tym razem. W którą stronę? W tamtą, okej. Okay. Tup. Wróć do Yuriko. Jadymy. Jest gitara. Wrócimy do Yuriko. Dostaniemy co chcemy. I będziemy mogli z trujących pszczołek szczylać. Bambusik. I będziemy kończyć odcinek. Dawaj, no. A, bo Yuriko jest tutaj. Zimny za mną świecie. Co się dzieje? Wspominałam pana Sakaya. Rzadko to robię. Kochał cię na swój sposób. Dość o tym. Mamy dmuchawkę i strzałki. Brakuje tylko trucizny. Oczywiście, paniczu. Chodź ze mną. Dobra. Mam mały obóz, w którym zbieram zioła i rośliny na maści. No i przy okazji na trucizny. No właśnie. Zabija szkodniki w parę chwil. Niech będzie dość mocna, by zabić najeźdźców.
Reptajmy. Oj, oj, oj. Załamana jest babka tym, jak się zmienił dżin. Ale tu ładnie. Jak miło znów z tobą jechać. Nauczyliście mnie jazdy z panem Shimurą. Na tym drobnym kucyku. Tak, czemu nie jeździłeś w tym małym siodle? Jakbyś był już szogunem. Takie zadatki są, nie? No i dobra, pokaż nam babkę. Mały dzinie. Z czego się śmiejesz? Pamiętam, że to właśnie tutaj nieomal zabiłeś swego wuja. Co? Miałeś 3-4 lata. Biedak próbował cię nauczyć trzymać drewniane kodelki. A ty chciałeś gonić motyle. Znam tę historię. Opuchlizna nie schodziła mu z oka tygodniami. Pan Shimura i twój ojciec tak cię śmiali, że bałam się, że się uduszą. Nie pamiętam śmiechu mojego ojca. Przestał się śmiać, gdy twoja matka zachorowała. Ale masz jego śmiech. O. Jesteczek. Tak, to jest tu. Goza i ognisko. Sypiasz tutaj? Tylko jeżeli cały dzień szukam roślin. To już tutaj szukam schodzisz? Potrzebnych nam kwiatów. Odpocznij, Yuriko. Ja to zrobię. Ja zbiorę jakaś lawenda. Tylko nie jedz nasion, są trujące. Nie jestem dzieckiem, Yuriko. Wiem. No i szkoda pamiętasz, też trochę, jak nie? Zbierałeś kwiaty dla matki? Ułożyła z nich bukiet do alkowy. Powinno wystarczyć. Przynieś mi je, paniczu. Mamy to. Oto one. Dobrze. Trzeba wyjąć nasiona i je zgnieść. Powstanie pasta, w której zamoczymy igły. Oby była dość mocna. Spełni swoje zadanie. Gotowe. Na pewno szedł tędy? Staruszka odbywa obóz gdzieś w okolicy. Posłuchaj, ktoś tu idzie. Zostań idealny tu, moment, żeby przetestować. Zobaczmy, czy trucizna działa. Pożałuję tego, co zrobił Sadamunemu i innym. Ja chcę tylko jego głowy i nagrody za nią. Pokaż litość! Chyba działa. Jesteś ranny, paniczu? A w życiu? Który to jest wątek główny? Bez obaw. Zająłem się nimi. Czasem zapominam, że jesteś już mężczyzną. Też o tym zapominam. Powinniśmy już wracać. Zostanę tu. Doprowadzę to miejsce do porządku. Nie powinnaś się nadwyrężać. Cicho! Nie jesteś już dzieckiem. A ja wciąż potrafię zadbać o siebie. Oj tak. Tak babcie mają. Jakie trucizny umiesz robić? Zawsze taki niecierpliwy. Jest jeszcze inna. Wywołuje oszołomienie i szał. Tylko te składniki. Co było potrzebne? Spróbuj sobie przypomnieć. Brzmi użytecznie. O, a ja dziękuję za oglądanie. Pierworództwo dostaliśmy. Lajeczek, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek, Twitch i zapraszam do Discorda. Na razie, żegnajcie, pa, pa.